Dzień dobry. Anna Rachowska, Fundacja Przemocni. W 2020 roku, w związku z tak zwaną pandemią koronawirusa, zostały odwołane konferencje z okazji Dnia Autyzmu. Na jednej z tych konferencji miałam występować ja z tematem rola internetu w życiu autystów. Zamiast tego pomyśleliśmy ze znajomymi, że warto byłoby zrobić Hyde Park, w którym na ten temat wypowie się kilku autystów. Film, który zaraz zobaczycie, jest jednym z tych filmów, a ogólnie na kanale jest ich kilka. Zapraszam do oglądania. Dziękuję. Dobra, wiecie co, bo generalnie nagrałam 20 minut materiału i wszystko wszystkim, ale zapomniałam się przedstawić. No tak, zaczęłam od rzeczy najważniejszych zamiast najmniej ważnych, czyli kim jestem. A więc tak, jestem Angelika Piątkowska, tudzież Angelika Maria Piątkowska. Hoduję mrówki. Jestem programistką, jestem inspektorem BHP, ale obecnie niepraktykującym, nazwijmy to. Poza tym jestem członkinią społeczności Listek Klonu. I chyba tyle, bo nie wiem, co jeszcze mogłabym o sobie powiedzieć. No dobra, lecimy. Niech będzie. Chowanie się za kapturem plus 5 do bezpieczeństwa, jak to mówią. No i tak, przygotowałam sobie trochę notatek. Nie wiem, ile z tego mi się uda powiedzieć, ile nie, zobaczymy. A więc tak, co do internetu. Kurde, mam się patrzeć jednocześnie na kamerkę i jednocześnie mam się patrzeć na obraz i jednocześnie mam się patrzeć na nie wiem gdzie. Notatki na pytanie ułatwią tę sprawę. Ale ja się nie patrzę na notatki, ja na razie się próbuję... Inaczej, na razie próbuję znaleźć miejsce, na które się patrzeć, jak nagrywam. No, generalnie łatwiej się myśli, jak się jest zagłuszonym, nie? Dobra. A więc mamy mówić o internecie, czyli podstawowym środku komunikacyjnym obecnie, który moim zdaniem mógłby spokojnie już wyprzeć ludzką mowę. Znaczy z pewnością wiele osób ma przeciwne zdanie. Podejrzewam, że internet byłby w przypadku problemów komunikacyjnych czymś, czym wózek inwalidzki dla ludzi bez nóg, albo nie wiem, protezą dla ludzi bez nóg, czy coś takiego. Generalnie jest to jakiś tam środek zastępczy, który nam to ułatwia, bardzo często uniemożliwia, co ja mówię. Umożliwia w ogóle komunikację. No to przede wszystkim jakby taką główną zaletą internetu jest to, że pozwala nam na bezpieczne nawiązywanie komunikacji z innymi ludźmi. A co to znaczy bezpieczne? To znaczy przede wszystkim to, że w każdej chwili możemy się rozłączyć, w każdej chwili możemy użyć ignora, w każdej chwili możemy sobie użyć jakichś tam właśnie opcji wyciszających, możemy kogoś zmutować, czyli mamy jakby kontrolę nad tym, czy druga osoba może z nami rozmawiać, czy nie. Jest to o tyle ważne, że bardzo często możemy natrafić na osoby agresywne, a w tym przypadku możemy je po prostu wyciąć, zablokować, uniemożliwić im dostęp do nas. I możemy przede wszystkim rozmawiać z innymi zupełnie nie wychodząc z domu, tudzież będąc a. w totalnie każdym miejscu, gdzie tylko możemy być, b. w totalnie każdym stanie, jakim tylko możemy być i nie przeszkadza nam to w prowadzeniu normalnej rozmowy. Czyli możesz na przykład pomóc koledze z drugiego końca świata w programowaniu w momencie, kiedy jesteś zalany łzami albo nie wiem, cokolwiek, nie? Także to jest niewątpliwie ten plus, zwłaszcza, że nie wiem, przynajmniej mi się tak wydaje, że ja mogę mieć kilka stanów naraz. To znaczy z jednej strony mogę być totalnie rozpierdzielona, przed chwilą rozwalać kurde ścianę głową, a po kilku sekundach być w stanie rozwiązać jakiś trudny problem gdzieś tam.
Chociaż zwykle to agro jest wywołane tym problemem sprzed chwilą, ale jakby jedno drugiego nie wyklucza. Ale dobra, ja tak niekoniecznie o tym bym chciała mówić. Przejdźmy może do takiej sprawy jak skupienie uwagi. Ja mam taki problem często, jak ktoś coś do mnie mówi, a nawet jestem w stanie coś odpowiedzieć, ale później się okazuje, że zupełnie ani nie pamiętam tego, co ten ktoś do mnie powiedział, ani co odpowiedział, a dwa, że ktoś do mnie mówi, nawet jak jestem bez zagłuszania i tak. Pierwszy raz powiem powtórz, drugi raz powiem powtórz, trzeci raz powiem powtórz w ten czy inny sposób, a jak dalej do mnie nie doszło, to po prostu wybiorę coś, co wydaje mi się, że będzie pasowało, ale totalnie do mnie ten komunikat nie doszedł, tak? W przypadku komunikacji tekstowej lub w przypadku, kiedy właśnie mam jakieś nagranie czy cokolwiek, jestem w stanie się cofnąć, jestem w stanie sobie to przeczytać 2-3 razy lub przesłuchać 2-3 razy i jestem w stanie faktycznie dać prawidłową odpowiedź i zapamiętać to. Dwa, to również jest bardzo dobre narzędzie w przypadku, kiedy dochodzi do jakiejś manipulacji czy coś, ja jestem w stanie po prostu podać konkretnego loga z konkretnym momentem, słuchaj, tutaj powiedziałeś to i to, teraz mówisz to i to, no to w końcu jak było. Dalej, jeżeli właśnie chodzi o niezrozumienie, to zawsze mogę dopytać, czyli mam po prostu jakąś linijkę tekstu tutaj sobie i mogę wtedy zapytać, dobra, a co znaczy to i to, albo a co myślałeś tu i tutaj, czy to, to jest to, albo mam czas na reakcję. Z jednej strony mam w trakcie, kiedy piszę, mogę myśleć, a dwa, modulowanie głosem, czy właśnie nasłuchiwanie na odpowiedź. To jest też jakby, nie wiem, zbiera dodatkowe cykle procesora, przez to trudniej jest się w ogóle skupić a na tym, co ktoś mówi, b na tym, co ja mam mu odpowiedzieć. W przypadku komunikacji tekstowej nie ma problemu. I kolejna rzecz, nie ma tego właśnie drastycznego problemu, że się wetnę, bo tak naprawdę mogę cokolwiek powiedzieć, tudzież odpisać w dowolnej chwili. I to dojdzie do tej osoby w momencie, kiedy ta osoba będzie mogła to przeczytać. Nie wejdziemy sobie w słowo nigdy, to było zawsze dla mnie problemem, bo wielokrotnie byłam właśnie upominana, że albo wchodzę w słowo, albo robię za długie odstępy pomiędzy pytaniami i odpowiedziami, co wygląda jakbym miała opóźniony zapłon, bo de facto mam. Także opóźnionych zapłonów czy wcinania się w zdanie też nie widać w internecie. Zwłaszcza to po komunikacji tekstowej, chociażby na... Ja bardzo często korzystam z Irca, czy właśnie ze Slacka i tam to po prostu daje radę, tak? Możemy sobie pisać. Te linijki się przepływają i tak dalej, a czy problemem w którymś momencie jest, jak jest w danym miejscu osób za dużo, no to wtedy nie idzie nadążyć, więc jedyne, co można zrobić, to po prostu założyć nowy kanał z boku i rozmawiać z mniejszą ilością osób naraz. No i oczywiście wiadomo, że do czegoś służą te właśnie jakieś prywatne wiadomości i tak dalej. Czyli mamy A, historię, B, tekst, do którego możemy się odwołać, C, możliwość tak naprawdę odfiltrowania wiadomości niechcianych w taki czy inny sposób. Oczywiście działamy wtedy post factum, czyli dopiero jak ta niedobra informacja do nas dojdzie, my sobie możemy decydować, ok, czy zależy mi na kontynuacji tego dialogu, czy nie, i ewentualnie zablokować taką osobę, jeżeli przejawia zbyt dużą agresję. Dobra. To powtórzenie powiedziałam. O stresie związanym z powtórzeniami powiedziałam. No i przede wszystkim, co mamy w przypadku komunikacji tekstowej, która dominuje w internecie, to nie mamy takiego problemu jak czyjś zapach, czyjś głos, który może być łatwy w interpretacji bądź trudny. Jest odsiana tak zwana komunikacja niewerbalna, którą zwykle ludzie każą interpretować, a tutaj po prostu jej nie mamy, więc ludzie kombinują, jak jednak powiedzieć to w sposób łatwiejszy do analizy, tak? No bo ktoś, nie wiem, czytając to od razu sprawdza, czy okej, okay, czy napisał to, co chciał napisać, tak? Nie wiem, oczka nie puści. Co tutaj jeszcze właśnie powiedzieć? A i kolejna rzecz, tutaj jakby nie musimy ograniczać naszego odcinania się od dźwięków w momencie, kiedy z kimś rozmawiamy. To znaczy na przykład, jeżeli mamy ochronniki słuchu, to niektóre te lepsze modele
Mają tutaj coś takiego jak możliwość wejścia na Jacka, w związku z czym zagłuszamy wszystko poza tym, co wpuścimy do środka. Swoją drogą to jest dość dobry model, ponieważ poza wyciszeniem ma jeszcze podniesienie, to znaczy jak jesteśmy gdzieś w miejscu naprawdę bardzo głośnym, no to możemy sobie podbić ludzką mowę do góry. To jest, czyli wtedy, kiedy tak naprawdę zależy nam na tym, żeby ją słyszeć. Także przede wszystkim polecam środki ochrony indywidualnej. No i jeżeli mówimy o internecie, to właśnie nie ma sensu się ograniczać głównie do komunikacji tekstowej, tudzież do komunikacji między ludźmi, bo tak naprawdę nie samą komunikacją żyje człowiek. To, co było u mnie problemem, kiedy w ogóle zaczynałam wychodzić z domu, czyli gdzieś na studiach, to transport. Wyobraźcie sobie taką sytuację, jedziecie do obcego miasta w epoce, kiedy internetu nie było. No to jedyne co, to można tak naprawdę poprosić kogoś, żeby był naszym opiekunem, bo bez tego to by się nie udało. No ale jeżeli takiej możliwości nie mamy, to jesteśmy w czarnej dupie i prosimy po prostu kogoś o transport bezpośrednio z punktu A do punktu B. Obecnie mamy coś takiego jak Google Mapsy, jak dojadę i tak dalej, więc jesteśmy w stanie, nie wiem, nawet kupić bilet na PKP przez internet, jeżeli ktoś ma problem z wyuczeniem się regułki typu dzień dobry, poproszę normalny z regiokartą do Wrocławia Głównego od dzisiaj. Miesięczny albo cokolwiek, nie? Więc możemy to wyklikać, to jest o tyle lepsze. Możemy sobie obecnie już nawet do lekarza się zarejestrować online. Jest możliwość zakupów na Allegro, jest możliwość zakupów, nie wiem, zakupy Tesco.pl, więc już nie trzeba nawet wychodzić i się narażać, idąc do sklepu. Poza tym i tak w ogóle wejście tych marketów sprawiło, że można, nie wiem, nie było takiej sytuacji jak, nie wiem, idziesz do sklepu i zapominasz, jak jest drzem po polsku, nie? I stoisz w sklepie i dzień dobry, poproszę, kurde, dobra, patrzę się na ciebie i mówisz, a dobra, ja się jeszcze zastanawiam po prostu, co masz już wyuczone, bo po prostu zapomniałeś, jak jest drzem, nie? Tutaj nie ma takiego problemu, po prostu wiesz mniej więcej, co masz kupić, idziesz, bierzesz i tyle. Tylko, że no, później problem jest taki, jak przychodzisz do domu i o kurde, poszłam po worki na śmieci, nie wziąłem worków na śmieci, nie? Dlaczego? Bo się okazało, że w momencie, kiedy przechodziło się koło worków na śmieci, trzeba było zrobić dużą pętelkę i obejść jakąś matkę z dzieckiem i nie wróciło się w to samo miejsce ze strachu. Ale równie dobrze można po prostu, jeżeli ma się chwilę, poczekać iść tam jeszcze raz, tak? Z tym, że właśnie w przypadku zakupów online nie mamy tych wszystkich niedogodności związanych z krzyczącymi ludźmi w momencie, kiedy ty werbalizujesz sobie listę zakupów, nie? Także przede wszystkim, jeżeli chodzi o transport, o zakupy online, to tak, zdecydowanie polecam. Bankowość elektroniczna. Ja obecnie większość rzeczy płacę przez bank. I pierwszym tak naprawdę, co było po tym, jak zaczęłam dostawać własne pieniądze w postaci stypendium naukowego na studiach, to było założenie sobie konta bankowego. To było chyba, nie wiem, w drugim czy trzecim miesiącu studiów, a to dlatego, że na początku to szło na rodziców, a ja nie za bardzo miałam jakieś do banku, tak? Teraz jest o tyle dobrze, że można sobie konto założyć online. Wtedy jeszcze takiej możliwości za bardzo nie było akurat w tym banku. No ale w którymś momencie faktycznie poszłam do tego banku, założyłam to konto i od tego momentu tak naprawdę wszystko robię, wszystkie opłaty i tak dalej przychodzą online. Interfejs jest naprawdę bardzo intuicyjny. Wpisujesz konkretnie, co chcesz, na jaki numer tak konta to ma iść. Zwykle dostajesz dokładnie, co tam ma być wypisane. Nie musisz wypisywać karteczek, nie musisz stać w kolejce. Wszystko jest, zwłaszcza, że mówię, w moim przypadku, przy moim krążeniu stanie w kolejce, to jest coś, co jest problematyczne, zwłaszcza, że nie wiem, głupio się czasami czuję, że muszę przykucnąć w tej kolejce, a mimo wszystko to robię. No właśnie, wracając jeszcze do
do spraw komunikacyjnych odnośnie komunikacji miejskiej. To jest o tyle dobrze obecnie, że można sobie wyklikać na przykład na Google cały transport, dokładnie gdzie, czym jedziemy po kolei, gdzie z czym, z buta i tak dalej. Możemy sobie te mapki wydrukować, mieć przy sobie i wtedy nawet jak nam telefon padnie, to mamy te mapki. Szczerze mówiąc, mi to uratowało życie, zwłaszcza na początku studiów i zwłaszcza na początku, jak zaczynałam gdzieś pracę. Ponieważ ja się często gubiłam w mieście, zaczęłam panikować i tak dalej, a potem jak to miałam, no to już nie miałam problemu z tym, żeby iść, ale pamiętam, że raz miałam taką rozmowę kwalifikacyjną, miałam to wszystko wydrukowane i tak dalej, i potem źle była krzyżówka zaznaczona. I pamiętam taką sytuację, jak w którymś momencie po prostu musiałam zadzwonić po narzeczonego, żeby mnie stamtąd zabrał. No i potem podprowadził mnie na to miejsce, ale szczerze mówiąc, tamtej pracy nie dostałam, tak? Przyszłam zalana łzami, spanikowana, tak, bo nie mogłam znaleźć krzyżówki na mapie i ta krzyżówka to okazała się rondem źle zaznaczona pod złym kątem, tak? Tam miało być prosto, a było jakoś pod skosem i tam nie było żadnego prosto, tak? I czego oni ode mnie chcą? I kto te mapy rysował? No i problem właśnie jest taki, że GPS też tego nie ogarnął ze względu. A w ogóle inna sytuacja w momencie, kiedy szłam na spotkanie grupy .NET pierwszy raz. I tam była taka kwestia, pięknie mnie doprowadził prawie do końca, tak, jesteś na miejscu. Tylko że zostawił mnie jesteś na miejscu, w miejscu, gdzie była rzeka, a po drugiej stronie nic. Okazało się, że miejsce docelowe było 4 pasy drogi dalej, a pomiędzy trzecim a czwartym stał tramwaj i tego po prostu nie widziałam, nie? Więc nadal jakby jeżeli chodzi o te prowadzenie, to jest moim zdaniem dużo do zrobienia. Fajnie by było, żeby w przypadku wskazówek pieszych były jakieś właśnie miejsce dookoła, jakieś oznaczenia strzałkami i tak dalej. Gdzie dojść, to na pewno by nam ułatwiło życie w przyszłości, bo właśnie bywa ciężko. No i żeby wprowadzili coś takiego jak nawigacja po budynkach. Obecnie na przykład Wrocław ma taką fajną nawigację po budynku z aplikacji. Niestety te same go śledzą, więc trzeba uważać i włączać to tylko w tym momencie, kiedy faktycznie się tam jest. I tylko wtedy, kiedy się naprawdę potrzebuje. I to mniej więcej działa tak, że są w stanie cię wyprowadzić z budynku albo doprowadzić do konkretnego miejsca. Pamiętam któregoś razu właśnie, to niestety nie było we Wrocławiu, to jest jeden z w ogóle budynków, na którym się znam, ale to było w tym wielkim penisie, jak to się tam nazywało, Sky Tower, no. I generalnie okazało się, że szłam po strzałkach, bo jako BHP-owiec zawsze jak totalnie spanikuję w budynku, to wiem, żeby iść po strzałkach. Wyjściem ewakuacyjnym. Oczywiście wyjście ewakuacyjne wyprowadziło mnie gdzieś w jakieś w ogóle miejsce na plac budowy, gdzie byli tylko budowlańcy, a ja spanikowana, proszę pana, niech mi pan po prostu powie, gdzie jest najbliższe wyjście. I generalnie, żeby to powiedzieć, to było rzucenie na siłę woli i wypuścił mnie w ogóle jakimś wyjściem ewakuacyjnym, które było zamknięte i tak dalej, które, nie wiem, tam pewnie oni sobie gdzieś wychodzili, czy coś, ostatecznie udało mi się opuścić ten budynek, ale to była masakra. Więc staram się do dużych budynków sama nie wchodzić bez potrzeby. I fajnie by było właśnie, żeby w przyszłości sieć również zapewniała nam możliwość znalezienia się w takich budynkach. Czyli to, co już jest we Wrocławiu, żeby znajdowało się również w innych, nie wiem, takich większych. Albo przynajmniej jakieś łatwiejsza nawigacja typu tu jesteś, na pewno byłaby przydatna. No i tak jeszcze właśnie patrząc na te sprawy związane z internetem, to przede wszystkim możliwość tworzenia społeczności ludzi o podobnych zainteresowaniach. Przy fiksacjach jest to niemal konieczne. No problem jest taki, że tak, jak masz zacząć z kimś rozmawiać, no to pytanie o czym? No zwykle ludzie gadają o pierdołach, ale to znaczy o czym? No, więc generalnie grupy tematyczne pozwalają w ogóle wypowiadać się. Czyli nie wiem, pozwalają mieć jakieś tam, nazwijmy to, życie towarzyskie w postaci komentarzy, w postaci grup. I generalnie to muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o sieć, to i znajdywanie znajomych, to z sieci mam już ludzi ponad kilkanaście lat, z którymi utrzymuję kontakt. Ale to znaczy napiszę do nich raz czy dwa razy na rok i czasami nawet są w stanie dzwonić do mnie na święta, tudzież nie wiem, z jakiejś ciekawej okazji. A jeżeli chodziło o, nie wiem,
A znajomości ze szkoły, z projektów, z jakiejś kolonii, z czegoś takiego, co nazwijmy to w realu, to chyba najdłużej to było 2-3 lata po tym, jak były te spędy ludzkie, nazwijmy to, bo nie wiem, jak to wszystko razem nazwać. I nie było czegoś takiego, jak OK, możesz sobie napisać do kogoś po 5 latach i że ci napisze fajnie, że piszesz, albo nie wiem, że jesteś w stanie nawiązać do jakiejś sytuacji sprzed 5, 7 czy 10 lat i dalej jesteś na podstawie tego w stanie o czymś mówić, tak? I okej, tamta osoba też to pamięta i możesz, nie wiem, zapytać o konkretny projekt, a jak się to rozwinęło, jak się tamto rozwinęło, czy jeszcze to robisz, czy tamto, tak? No, zawsze jest, nie wiem, jakiś nawet temat, tak? A tak, nie wiem, jeżeli weźmiecie takich ludzi typowo ze szkoły, to o czym z nimi gadać? Co, masz już dzieci, czy nie masz dzieci, czy nie wiem, tam żonę, czy... Nie wiem, to widać takie rzeczy po fejsie generalnie. Nie ma takich jakby tematów, nie ma tak czegoś, brakuje czegoś takiego, co można byłoby się zahaczyć w ogóle. Więc te znajomości zawierane w internecie są znacznie trwalsze pod tym względem, że po prostu ma się jakiekolwiek wspólne tematy do rozmów. To by było właśnie chyba na tyle, więc jeżeli mogłabym coś polecić, to pewnie używajcie internetu, bo warto. Jeżeli chodzi właśnie o wszystkie rzeczy, które normalnie są trudne, to w internecie są tysiące razy łatwiejsze, jak nie miliony. No i chyba tyle. Dzięki za uwagę.